Siemanko, z tej strony Kamyki, łomatko bosko, co to się stanęło, to je Reddit na YouTube'a. Nie, no Kamyk zaszalał i zrobił coś na YouTube'a w końcu. Łapka w górę się za to należy. Będzie dużo łapek, będą częściej filmy, mam nadzieję, że to się po prostu stanie. A my przechodzimy do Reddita, już dzisiaj wybrałem te najciekawsze rzeczy z ostatniego miesiąca, jakie się tutaj pojawiały, naprawdę różne rzeczy. Ale zacznijmy od tego, że FIFA nie jest najbardziej lubiana w tym roku, jeżeli chodzi o gry, bo dostała tylko 2 gwiazdki na Xboxie, ma oceny. No ale czemu tu się dziwić w sumie, bo naprawdę w tym roku FIFA... Wiecie, jaka jest. I tutaj właśnie zostało to na Reddicie ogłoszone, żeby dawać jedną gwiazdkę i wtedy ta ocena spadnie i w ogóle będzie miała FIFA jedną gwiazdkę oceny jako gra. No to jest dla w sumie dla firmy dosyć słabe, tak? No i na pewno ten Guardiola w tle nie byłby zadowolony. Zadowolony, przechodzimy dalej. Właśnie tak powinniśmy grać tą PlayStation Ligę, zostawić sobie takiego pluszaka. Nic się nie dzieje, tak? Mniej więcej to znaczy właśnie, jest okej. Najlepiej w ogóle zrobić takie coś, takiego pluszaka i w kubku zrobić sobie właśnie jakąś puszkę, gdzie za każde przekleństwo albo wkurzenie wrzucacie 2 albo 5 zł grając w Foot Champions. Pomyślcie o tym, bo na koniec roku możecie być bogaci i w FIFA 19 możecie mieć sporo na FIFA Pońcy albo na nową FIFA. Przechodzimy dalej, a tutaj właśnie... Jak to jest z tymi graczami w futcie, kiedy robicie? No i tutaj koleś to wyjaśnił, jeden na Twitchu, jakiś Niemiec to jest chyba. Zobaczcie, że jeżeli gracie offline, to te dodatkowe trades to są... Ja kurde, zapomniałem. Czyli te takie umiejętności dodatkowe, jest ich mnóstwo. Ta sama karta w meczu offline, w futcie, ma mnóstwo tych właśnie umiejętności, specjalizacji jakby, a już online ma na przykład tylko jeden. Tutaj akrobata chyba jest u Promsa, a tutaj oprócz akrobaty mamy mnóstwo innych statystyk. Sprawdźcie to sami, nie wiem czy ten bug już został naprawiony czy nie, ale to jest głupota, bo robicie SBC jakiegoś ważnego gracza, na przykład Promsa czy Alsomy, kogokolwiek i w meczu offline różnią się jego statystyki od online, jakby co? Och jej, please. A tutaj mamy dosyć śmieszny gif z Bale'em, który no nie chciał po podaniu Ronaldo go za bardzo przytulić w powtórce. Widzimy. Nie, sorry Ronaldo, nie. Ja się wolę przytulić do kogoś innego. No i właśnie tutaj przytulił się do kogoś innego. Po prostu Ronaldo został olany, mimo że zaliczył asystę dosyć łatwą, bo Bale miał na pustaka załadowane to. Jednak on się do Ronaldo nie chciał przytulić. Przechodzimy dalej. A tutaj zobaczcie, jak sędzia uderzył w głowę. No i niestety zawodnik Romy dosyć... No, zabolało go. Jak widzicie, niektóre gify naprawdę są tak perfekcyjne. Ta gra jest niesamowita. Przechodzimy dalej, a tutaj muszę wam to włączyć, bo to jest niemożliwe. Zobaczcie, jak się powinno bronić przeciwko Salahowi. Tak właśnie. Ta gra! Czy my za nią nie uwielbiamy, to za to Salah ma 90 coś tempa, a jakże tyłem szybciej biegnę? Tyłem szybciej niż Salah z 95 obrony. Ta gra jest cudowna, tak jest. No i wszystko w tym temacie, kompany tyłem biegnie szybciej niż Salah przodem. Przejdźmy dalej, ten gif. Ja wiem, że nie zauważyliście tego, co tu się wydarzyło. Zobaczcie to jeszcze raz. To jest sezon, gdzieś na przykład w pierwszej ligi, tak, to jest, nie, jeżeli w slow motion możecie to odpalić, to jest bram, tak, nie pytajcie mnie o nic więcej, a tutaj, o nie, wróćmy tutaj, patrzcie jak blisko był Peter Czech tego, żeby obronić, ja wam to przybliżę, bo możecie tego nie zauważyć. Dosyć, myślę, że odpowiednia animacja do zaistniałej sytuacji. Och, ta gra. Przejdźmy dalej. Oddalę sobie to. Mam nadzieję, że już właśnie na to ty jesteście przygotowani. Koleś tutaj pokazał nam, jak powinno się oszczędzać paczki właśnie na toty, także zwróćcie na to uwagę i pamiętajcie, żeby mieć te paczki na toty. A tutaj właśnie dosyć ciekawe, ostatnio mówiłem o tym na live, jeżeli w ogóle na live nie wbijacie do mnie, to twitch.tv/kamykhd, tam często mam live, tam się dzieją różne piękne rzeczy.
coś takiego jak lock player, czyli na przykład tu w tym przypadku Cristiano Ronaldo, dajecie lock player i tego gracza nie możecie squixelować, nie możecie go wystawić przez przypadek nawet na aukcję. Dopiero po wpisaniu na przykład jakiegoś kodu, jakiejś kombinacji cyfr, możecie coś z tym graczem zrobić w postaci właśnie wystawienia go na rynek. To by było całkiem ciekawe, nie byłoby przypadkowych quixelów lub quixeli ikony podczas live'a charytatywnego. Sami Khedira dostał nową fryzurę, tak jest, i jej w końcu... To było już 26 dni temu, bo przeglądam najlepsze z miesiąca. No ale w końcu sami Khedira dostał fryzurę, nie taką jaką miał kiedyś, tylko taką jaką ma teraz, nawet na Twitterze się pochwalił. Dalej! Nie wiem czemu wszyscy się obawiają tego Bakayoko. Ja nie wiem, grałem przeciwko niemu, jakoś słaby ten Bakayoko jest. I na koniec, no tak. Zwróćcie uwagę na to, że chyba ten bramkarz próbuje nas ochronić przed kupowaniem FIFA pointsów, a my tego niestety nie robimy. Także tak właśnie. Tak się kończy dzisiejszy przegląd Reddita. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę. Subskrybujcie kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, kliknijcie, sprawdźcie, czy w ogóle macie tą subskrypcję, bo może Wam i jej na przykład zabrało, bo ja zawsze mówię, że i jej Wam zabiera subskrypcję. Nie YouTube, i jej Wam zabiera subskrypcję, i jej zabiera nam wszystko. Ja się w każdym razie z Wami żegnam. Trzymajcie się do kolejnego razu. Na razie.